Cześć, z tej strony Mike. Dzisiaj nowy odcinek. Jestem gościnnie w projekcie One Million. Razem ze mną Adam Wachta z projektu. Witam serdecznie. Przyjechałem do Was na nagranie opowiedzieć, dowiedzieć się o Waszym całym ekosystemie, ale może na początku, czym się zajmujesz w projekcie? W ogóle jakie stanowisko pełnisz? Tak, witam wszystkich jeszcze raz. Jak już Mike mnie zapowiedział, przedstawił, nazywam się Adam Wachta. W projekcie One Million jestem dyrektorem handlowym, ale również głównym inwestorem, tak zwanym inwestorem kluczowym, który gdzieś wspiera na co dzień swoim kapitałem, nabywając tokeny Monix, pęd tego całego startupu. Dodatkowo no, gdzieś po półtora roku działalności z grupą One Million zdecydowaliśmy się, że obejmę również stanowisko prezesa zarządu w naszej estońskiej spółce, która nazywa się Spectrum International, no ale o tym będziemy mówić pewnie szerzej trochę później. Oczywiście, może na początku taki wstęp w sensie jak w ogóle, skąd się wziął pomysł, jak to powstało, bo ty oczywiście dołączyłeś w trakcie działania projektu. Ja pamiętam kiedyś na samych początkach działalności swojego kanału robiłem film o projekcie. Wiele rzeczy się od tamtego czasu zmieniło, ale może od początku, jak to w ogóle się zaczęło? Tak, fajnie, że o to pytasz, bo historia naprawdę jest ciekawa i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli przeczytać o niej w książce na cały temat powstania tego, miejmy nadzieję, fenomenu na światową skalę, którym ma być OneMillion.com. Więc słuchajcie, w 2016 roku, czyli no już 4 lata temu dobre, założyciele, czyli Marcin Walkowski i Krzysztof Perek, spotkali się po latach. Mówię spotkali się po latach, bo byli kolegami z podwórka za lat młodzieńczych. Po latach spotkali się, okazało się, że Krzysztof świetnie sobie radzi w biznesie. Natomiast Marcin, rok 2016, to już któryś rok z kolei jego działalności w świecie kryptowalut. Więc trading, mnożenie kryptowalut na różnorodnych giełdach. No i tacy dwaj kumple z dzieciństwa spotykają się po jakimś czasie i powstaje temat współpracy, ewentualnego pomnożenia kapitału wspomnianego Krzysztofa, który zarabiał wtedy dobre pieniądze na samochodach właśnie, rękami Marcina, który zna się już na tradingu. Więc to jest pierwsza iskra, kiedy coś takiego jak One Million zaczęło się rodzić, zaczęło powstawać. Oczywiście na początku spotyka się dwóch kumpli. Jeden mówi, mam kapitał, drugi mówi, umiem tradować, dogadajmy się, będę pomagać ci twój kapitał mnożyć. No i teraz co się dzieje? Oni spotykają się 2016. A 2016, 2017, połowa 2017, końcówka 2017, to wszyscy wiemy, co w rynku krypto, co na Bitcoinie. Więc to, co oni wtedy przeżywali, to naprawdę jest materiał na książkę, bo zyski były duże, szło to w miliony i zdecydowali się, mimo tego, że dzisiaj panowie mają po 32 i 33 lata, więc te parę lat temu no, mogli, że tak powiem, dobrze się zabawić za te pieniądze, ale jednak szczęśliwie dla nas wszystkich, wydaje mi się, postanowili zrobić coś mądrego i zainwestowali w oprogramowanie do automatyzacji tradingu, czyli zaczęli najpierw rozpoznawać rynek pod kątem oprogramowań do automatyzacji tradingu, tak zwanych botów w uproszczeniu. Było to narzędzie potrzebne im do tego, żeby Marcin, który tradował tym kapitałem, no nie męczył się tak bardzo, bo wiemy jak to jest. Wystawianie ofert, ściąganie ofert, alarmy, alerty ustawione w nocy, inne rynki z drugiej półkuli w innym czasie i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, jeśli to można zautomatyzować. To było pierwsze, co przyświecało tak naprawdę chłopakom, żeby łatwiej było Marcinowi tradować, ale kapitału było na tyle, że można było zwołać programistów, konkretnych programistów i założyć spółkę i zbudować profesjonalne narzędzie.
Tak, ja pamiętam, jak ja się dowiedziałem o 1 milionie, to pamiętam, że było właśnie ten AT Systems, dokładnie. I dodatkowo był też sklep, to wiem, że był 1 Million Shop i to pamiętam, że mnie zaskoczyło, że mogę za kryptowaluty coś kupić, konkretnie nie na tak. zasadzie jakichś głupot, ale nawet samochód był do kupienia i tego typu rzeczy. Tak tylko słowo o tym trading system, fajnie mówi, że to jest automatyzacja tradingu, że to są pewne rzeczy, nie, zarobimy ci miliony, tak? Bo bardzo często boty są reklamowane w taki sposób, że to jest cudowna metoda na to, żeby zarobić pieniądze, tak? A wiadomo, że bot to jest narzędzie, które działa według pewnych określonych zasad. Zgadza się. 60 ustawień w 8 przedziałach czasowych, prawdziwy kombajn i narzędzie dla tradera. To nie jest narzędzie dla osoby, która wczoraj dowiedziała się o kryptowalutach, ani nawet rok temu. Tam naprawdę ja jako osoba zaangażowana w 1 Million cały czas zgłębiam jeszcze meandry tego oprogramowania i robię tak, żeby miesięcznie mieć kilka procent bezpiecznie i to jest dla mnie. To nie jest tak, że my dajemy komukolwiek możliwość wpłacenia nam kapitału i to mu będzie procentować. To nie ta bajka, nie? To jest narzędzie dla profesjonalisty. I to, co mówisz, ty poznałeś Marcina i Krzysztofa, kiedy był już sklep. No i teraz właśnie, mnożymy kapitał, mnoży nam go oprogramowanie, mamy trochę więcej czasu, trochę więcej swobody, więc coraz więcej kryptowalut, no bo coraz więcej tych bitcoinów czy innych krypto mamy, no i widzimy następne miejsce na rynku. Żeby kupić coś za ten pomnożony kryptokapitał, trzeba z kryptowaluty wyjść, zapłacić od kilku do w różnych przypadkach nawet kilkunastu procent za cały ten proces wychodzenia z krypto do fiatu, czy przez giełdę, rachunek bankowy potrafił być zablokowany, jak pewnie wiecie, w wielu przypadkach, kiedy większa, kolokwialnie mówiąc, kasa z giełdy spływa na rachunek. Ta droga też jest długa, męcząca i kosztowna, więc to, co błyskotliwie wymyślili wtedy Marcin z Krzysztofem, bo mnie jeszcze cały czas w historii nie ma, jestem dzisiaj narratorem, że tak powiem, to miejsce, gdzie te krypto można bezpośrednio, od razu, szybko, wygodnie i bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów wydać na mikrofon, szklankę, stolik, samochód, czy kanapę, czy cokolwiek. Aktualnie na 1 Million Shop znajdziecie wszystko od słuchawek, przez gry, przez PlayStation, kończąc na helikopterach z firmy Helipoland z Bielska, więc oferta jest szeroka. Natomiast znowu, ta platforma została zrodzona w ślad za powstałą potrzebą. Czyli mamy automatyczny trading do mnożenia kryptowalut, potem mamy marketplace, gdzie pozyskujemy merchantów ze swoimi ofertami, tak jak Allegro, jak Amazon, i tym merchantom umożliwiamy sprzedaż za kryptowaluty. Jest ich tam 8. Tutaj współpracujemy z procesorem BitBay Pay, więc dzięki tej współpracy błyskawicznie zamieniamy kryptowaluty do fiatów. No i merchanci, ci wystawcy produktów i usług, otrzymują już fiaty, więc oni w zasadzie nie dotykają nawet kryptowalut. Natomiast klient płaci kryptowalutą i nie ponosi z tego tytułu żadnej prowizji za przewalutowanie. I to jest świetne. No i to jest właśnie. To jest bardzo ważna sprawa. Jeszcze myślę, że trzeba wspomnieć, bo w pewnym momencie pojawisz się ty w projekcie i to za chwilę. Warto wspomnieć, że firma, tak jak mówiłeś, mieliśmy bańkę, która pękła na końcu 2017 roku, a dzisiaj jesteśmy już na kolejnej bańce w roku 2021. Firma przetrwała. Bardzo dużo firm nie przetrwało tej bessy, a tu jednak działa i się rozwija firma. Tak, tak. Na pewno warto to zaznaczyć, ponieważ no ja cały czas ciśnie mi się na usta chłopaki, bo to są moi kumple Krzysztof i Marcin, mimo że współpracujemy, że są to prezesi. Krzysztof jest prezesem grupy 1 Million spółka z o.o., Marcin jest prezesem Automated Trading System spółka z o.o., czyli tego oprogramowania do tradingu. Ja z kolei, jak wspomniałem, jestem prezesem Spectrum International, która w Estonii ma biuro, w Estonii ma licencję. No i tak w trzech pchamy ten startup do przodu. Natomiast mieli chłopaki, Krzysztof z Marcinem,
znowu pokusę, tak jak po zarobieniu pieniędzy na krypto mieli pokusę je wydać, a jednak poszli po rozum do głowy i zrobili coś mądrego, czyli zaczęli budować firmę, tak samo mogli po rozpoczęciu budowania firmy pójść w tak zwane ICO. Czyli mógł powstać white paper, mógł powstać landing page, mogła powstać piękna idea, że będzie coś takiego jak 1 million shop, że będzie marketplace z płatnościami w kryptowalutach, że to będzie ekosystem. I teraz poprosimy o zakup naszych tokenów, a za tą kasę my to obiecujemy wam, że my to zrobimy. I oni znowu nie poszli tutaj na łatwiznę, tylko za zarobione własne pieniądze budowali te platformy, żeby na etapie, kiedy pojawi się token, nie był on takim typowym ICO, tylko żeby on dodał wiatru w żagle całemu projektowi. Czyli to, o czym mówimy, oprogramowanie do automatyzacji tradingu, 1 million shop, jak również trzecia platforma 1 million partners, która od początku miała na celu promowanie sklepu 1 million, bo chcemy z tym sklepem wchodzić do kolejnych krajów. Już jak wejdziecie na 1millionshop.com i w prawym górnym rogu zobaczycie flagę Polski, to można to zmienić na Niemcy, na Hiszpanię, na Anglię, gdzie pierwszych merchantów z Niemiec już mamy i myślimy tutaj o rozwoju na dalsze kraje, więc coś takiego jak program partnerski, czyli można nam polecić sklep i czerpać z tego jakąś tam mikrokorzyść od obrotu na tym sklepie. To nam będzie po prostu pomagać, te rozwiązania są dobre. I ta platforma również powstała jeszcze, jak to się mówi, własnym sumptem. I dopiero potem powstał token Monix, który faktycznie aktualnie jest dystrybuowany. Tokena powstało 34 miliony sztuk i 5,5 miliona sztuk już sprzedaliśmy. Więc ten token jest dystrybuowany z powodzeniem. Docelowo ma on wrócić do ekosystemu w formie świadczenia za niego usług, ale ma to być obieg zamknięty, czyli będziemy za pomocą naszego oprogramowania, które posiadamy na pokładzie, ten token znowu redystrybuować przez giełdy do użytkowników, do spekulantów, no to pewnie do tego trochę jeszcze potem nawiążemy. Tak, zgadza się. I teraz później w pewnym momencie pojawiasz się w projekcie ty. Jak w ogóle, no tak jak powiedziałeś, że traktujesz jako własnych kumpli, tak? No teraz prezesów, już tak, przyjaciół. Jak to się stało w ogóle, że pojawiłeś się w projekcie? Tak, no ja zawsze o tym wspominam i tym razem nie będzie inaczej. Mnie do kryptowalut zainspirowała pewna osoba. Po prostu, bo widziałem ją z zewnątrz i się zainspirowałem. Ja wcześniej prowadziłem swój biznes, biznes oparty o audio marketing, czyli zajmowałem się dostarczaniem muzyki do hoteli, restauracji, salonów samochodowych, klubów fitness, potem do sieci handlowych, no ale nie od razu było tak pięknie. Zaczęło się to w 2008 roku, kiedy po 3 latach mieszkania za granicą wróciłem, założyłem tu firmę z moim wtedy przyjacielem Pawłem, hura, robimy spółkę cywilną. Zainwestowaliśmy po 1000 zł, licencja z Holandii i zaczynamy oferować muzykę na abonament do lokali gastronomicznych, pubów. No i tak się zaczęło i teraz, no żeby was nie zanudzać, to przeskoczę 10 lat. 10 lat ten biznes współtworzyłem z moim wtedy wspólnikiem, potem dołączyła następna osoba, rozbudował nam się zespół, mieliśmy własny budynek, 15 zatrudnionych osób, własne oprogramowanie do dystrybucji mediów przez internet do Polski, do Europy Środkowo-Wschodniej. Zacząłem obsługiwać coraz to większe ilości salonów samochodowych, sklepów, fitnessów, barów, restauracji, hoteli. No i w 2018 roku ilość tych lokalizacji sięgnęła 4000, więc moja muzyka po dziś dzień, i z tego jestem dumny, gra we wszystkich sklepach Aldi w całej Polsce, w Intermarché, w Brico, we wszystkich sklepach Pepco,
gdzie niegdzie w tych sieciach udało nam się zainstalować całe nagłośnienie, więc to był dobry biznes, który całkiem dobrze, że tak powiem, udało mi się jako prezesowi zarządu wtedy, współtwórcy, współzałożycielowi i dyrektorowi handlowemu rozwinąć i sprzedać za bardzo dobre pieniądze, bo ja dzisiaj w tym biznesie już nie funkcjonuję ze względu na to, że zakochałem się w 1 milion, to przeszedłem do tego projektu. Natomiast tam 100% udziałów sprzedałem, wziąłem za to parę milionów i z tamtą częścią mojego życia biznesowego się pożegnałem. No i tu jakby nie jest już tajemnicą, skąd na inwestycje w 1 milion, skąd ten zapał, ale też bardzo dużo doświadczenia, bo przeszedłem już w swoim życiu, mimo że mam lat 37, długą drogę od zera, od założenia spółki cywilnej przez przerobienie jej na spółkę z o.o., od pierwszego klienta do lokalizacji 4000 i sprzedaży spółki za całkiem przyzwoite pieniądze. Więc niemniej to, co powiedziałem, moja firma wtedy w Katowicach na ulicy Drozdów miała swoją lokalizację, a jakieś 700-600 metrów dalej, wyobraźcie sobie, na Kępowej była siedziba BitBeja. No i akurat osoba, która mnie zainspirowała, to Sylwester Suszek, gdzie no, widziałem, jak jeździł do pracy prawdopodobnie ze swojego domu wtedy różnymi samochodami, fajnymi lub bardzo fajnymi. No i tak jakoś zacząłem sobie googlować, bo nieraz tam na drzwiach było napisane BitBay. Dla mnie to był temat kosmos, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, zero kryptowalut, zero doświadczenia, ale jak sobie tak zacząłem zgłębiać, no to się okazało, że tu obok to się dzieją niezłe rzeczy, nie? Tutaj za miedzą, że tak powiem. No i potem jakoś w internecie, wtedy przez Klub Przedsiębiorczości, widziałem reklamę, że mogę się zapisać na wystąpienie Sylwestra. Pojechałem, on wtedy w Chorzowie w hotelu Arsenal wystąpił, miał prelekcję. Jeszcze bardziej się tym zainteresowałem, no a potem już w Klubie Przedsiębiorczości zostałem. Tam poznałem właśnie Marcina Walkowskiego, który przedstawił mi temat 1 milion, powiedział o tym, co się właśnie od 16, 17, 18 działo. No i ja postanowiłem kupić token Monix. Kupiłem za jakąś tam część swojego kapitału, bo już inwestowałem w akcje, inwestowałem w grunty i za jakąś część kapitału kupiłem token Monix i poklepałem Marcina po ramieniu, powiedziałem powodzenia, trzymam za was kciuki i tyle. I wróciłem za biurko prezesa do APR Media. Natomiast no, zainteresował się mój wspólnik, zainteresował się znajomy, znajoma, ktoś kupił tokeny tak samo jak ja. No i Marcin przyszedł, mówi: Adam, fajną robotę nam robisz, no bo my dzięki tobie to mamy cały czas napływ inwestorów. No jakiś mam taką cechę, że tych ludzi trochę za sobą ciągnę, podobno. No i ja też coraz częściej spotykałem się z Marcinem, no i postanowiliśmy, przepraszam, postanowiliśmy tę współpracę zacieśnić. Wtedy wypisałem się z tamtej spółki całkowicie, te 100% udziałów sprzedałem, no i zostałem dyrektorem handlowym w lipcu 2019 w grupie 1 Million, gdzie już zacząłem się stricte zajmować sprzedażą tokena Monix, już w sposób profesjonalny. Tej sprzedaży miałem sporo. Inne moje umiejętności zostały docenione przez zarząd, czyli Marcina i Krzysztofa, no i zaproponowali mi taką współpracę już mocną ramię w ramię w zarządzie grupy 1 Million w tej spółce, w tym ekosystemie, no i tak to wyglądało i teraz jestem tutaj. A to jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, bo po pierwsze, no miałeś jakiś swój biznes, który się udał, jasno trzeba powiedzieć, zarobiłeś na tym godziwe pieniądze. Wszedłeś do projektu, ale najpierw zostałeś inwestorem w ten projekt. Czyli to nie jest na zasadzie, że wchodzi osoba z ulicy i tak de facto złotówki swojej nie włożyła, a może się uda, niech inni wpłacają. Na początku sam uwierzyłeś w projekt, zanim do niego wszedłeś. Sam uwierzyłeś w projekt, zainwestowałeś w niego swoje pieniądze, swoje jakieś tam oszczędności, a dopiero później dołączyłeś tak do całej tej grupy. Bo trzeba jasno powiedzieć, że wybudujecie cały wielki ekosystem. Ja myślę, że w tym miejscu
zrobimy taką prezentację, bo nikt lepiej nie zna tego ekosystemu niż ty. Faktycznie, no jakoś podobno nieźle wychodzi mi tłumaczenie takiego clue de la clue, tego systemu, który robimy, funkcjonalności tokena Monix, do czego zmierzamy, z czego to się składa, więc jeśli pozwolicie i ty, Mike, no to chętnie rozrysuję wam to na tablicy z podziałem na platformy, tak raz, dwa, żeby tylko złapać to clue, czym jest ekosystem i czym są platformy, czym są użyteczności tokena Monix. Okej, więc w takim razie, żeby jak najlepiej wytłumaczyć i właściwie jak najprościej, w najbardziej przejrzysty sposób to, czym my się zajmujemy i do czego zmierza 1 Million i czym jest token Monix w naszym ekosystemie, najlepiej pokazuje to ta grafika, którą specjalnie dla was, starając się jak mogłem, narysowałem tutaj. Jest to oczywiście pierścień ekosystemu 1 Million, który widzicie na stronie 1million.com i nie przedłużając, słuchajcie, w ten sposób znajdziecie też tą ilustrację, to jest bardzo ważne w naszym white paper. Tam, gdzie mówimy o ekosystemie, tam dokładnie ta ilustracja jest. Ona jest tam podzielona na segmenty, na platformy i to będę chciał wam po prostu przybliżyć w tym momencie. Więc lecimy z tym. Słuchajcie, pierścień jako zamknięty, kompletny ekosystem naczyń powiązanych, wzajemnie uzupełniających się platform, które działają ze sobą w oparciu o zasadę synergii. Czyli 2 plus 1 równa się 11 w tym przypadku. Pierwsza z nich to zrobię tak i tak i napiszę tutaj 1 milion Shop. 1 Million Shop, czyli marketplace z płatnościami tylko i wyłącznie w kryptowalutach, z podłączonym procesorem płatności, który spięliśmy z giełdą BitBay, z procesorem BitBay Pay i dzięki temu mamy tutaj dostępnych 8 kryptowalut. Możecie nimi płacić na 1 Million Shop. Spróbuję ten niebieski, może będzie lepiej widać. I lećmy dalej. Druga platforma ekosystem 1 Million, ten z kolei piszczy, więc może wrócę do czarnego. Druga platforma ekosystemu 1 Million to Automated Trading Systems, czyli oprogramowanie do automatyzacji tradingu na giełdach kryptowalut, które aktualnie działa nam z powodzeniem na Binance i na giełdzie Poloniex. Więc zróbmy już może skrótem 1 Million Trading System. Druga platforma ekosystemu. Lecimy dalej. Trzecia platforma to nasz program partnerski, czyli jest to platforma, którą zrobiliśmy u nas na pokładzie, ponieważ wiadomo, że jesteśmy przede wszystkim software house'em, który produkuje platformy u siebie, in-house. To nie są rzeczy, które u nas w firmie się outsourcuje. Więc mamy wyprodukowaną przez nasz software house platformę trzecią, 1 Million Partners. Zapiszemy sobie 1 Million skrótem i Partners. I słuchajcie, jest to platforma, w której rejestrują się wszyscy. Merchanci, użytkownicy ekosystemu, inwestorzy w token Monix. Każdy, komu przyjdzie do głowy rozpocząć przygodę z 1 Million, z naszym ekosystemem, jest zobowiązany do przejścia procedury KYC, czyli wiadomo, Know Your Customer, i w ten sposób zarejestrowania się na naszym programie partnerskim. Program partnerski, jak sama nazwa wskazuje, on również umożliwia nam polecanie na przykład 1 Million Shop, polecanie merchantów i czerpanie z tego tytułu jakiejś częściowej korzyści. Jadąc dalej, wspomniany przed chwilą Software House, czyli znowu 1 Million Soft House. Oczywiście programiści, którzy mogą produkować platformę ekosystemu 1 Million, ale również mogą przyjmować zlecenia
na tokenizację, mogą przyjmować zlecenia na zdecentralizowane aplikacje czy na smart kontrakty. Więc w tym kierunku idzie nasz software house. Z jednej strony, i to się dzieje u nas teraz głównie, budujemy własny ekosystem, własne platformy, ubieramy je we własne użyteczności naszego tokena, jednakże docelowo planujemy tutaj przyjmować zlecenia również z zewnątrz. I słuchajcie, co jest ważne, to całość, którą zaznaczę może tymi kółeczkami, raz, dwa i trzy. Te trzy rzeczy należą do spółki Grupa One Million, spółka ZO. Czyli w ekosystemie One Million, poza spółką Grupa One Million, działają jeszcze dwie inne. I jedną z nich, zaznaczę może w ten sposób, jest spółka Automated Trading Systems. O tym będę jeszcze mówił. Teraz przejdę do kolejnych platform, które planujemy wdrażać. Następną będzie platforma do tokenizacji zewnętrznych projektów biznesowych i znowu One Million Tokenize. One Million Tokenize to platforma, która umożliwi projektom zewnętrznym wyprodukowanie u nas tokenów. Idąc dalej, procesor płatności. W świecie krypto i w płatnościach krypto nie zawsze będzie tak, że merchant przeładuje całą swoją ofertę na One Million Shop, gdzie zapłacimy kryptowalutą. Często może być tak, że będzie to duży sklep online, przykładowo Douglas czy Sephora czy jakikolwiek inny, no i tam obok płatności Mastercardem, Visą, PayPalem, Blikiem i wszystkimi innymi cudami po prostu chcemy zamieścić przycisk zapłać krypto i wtedy przez procesor płatności będzie to możliwe. Więc następną platformą ekosystemu będzie One Million, nazwijmy to Pay. Jedziemy dalej. Chcemy na pewno, żeby ten ekosystem był sprzężony z giełdą, z dużą giełdą kryptowalut. Na ten moment skłaniamy się ku temu, aby była to dedykowana giełda ekosystemu One Million, czyli no nie chcielibyśmy tutaj wyważać otwartych już drzwi i planujemy współpracę strategiczną z konkretną giełdą, która będzie przez nas dobrze sprawdzona, znana i będzie świadczyć użytkownikom naszego ekosystemu jak najlepsze, jak najbardziej legitne i transparentne usługi. Więc ta giełda będzie zaznaczona w sposób taki, że mamy ją w planach, jednak będzie to giełda partnerska. Niemniej ona odegra w ekosystemie dużą rolę, o czym za chwilę Wam powiem. Idąc dalej, mówiliśmy już o procesorze płatności, o giełdzie i jeżeli robimy takie rzeczy jak na giełdzie zakup kryptowaluty, czy w procesorze płatność kryptowalutą na stronie internetowej, czy płatność kryptowalutą na One Million Shop, czy wykorzystywanie bota do tego, żeby pomnażał kryptowaluty, a potem za wygenerowane zyski, zakupy za krypto, wyjście tym samym krypto do towaru albo krypto do fiat. To wszystko wiąże się, jak wiemy, z podatkami. I planujemy, słuchajcie, uruchomić platformę, która będzie świadczyć usługi doradcze prawno-podatkowe, czyli One Million Tokenize, przepraszam, One Million Consulting. One Million Consulting. I na sam koniec, jeżeli chcemy wejść do ekosystemu One Million,
jesteśmy osobą, która jeszcze kryptowalut nie posiada, no to przyda się nam kantor online, gdzie będzie można te kryptowaluty kupić. Więc kolejną platformą tutaj będzie znowu 1 milion. Zróbmy to skrótem exchange, czyli kantor. I teraz, co jest bardzo ważne, po tym jak mamy spółki, grupa 1 milion, spółka ZOO, raz, dwa, trzy, to mamy też spółkę w Estonii. Spółka nazywa się Spectrum International, co bardzo ważne i co bardzo ciekawe moim zdaniem, we wrześniu zeszłego roku otrzymała ona od FIU, czyli Financial Intelligence Unit of Estonia, licencję kryptowalutową, więc możemy jak najbardziej jako Spectrum International z siedzibą w Tallinie, możemy wymieniać krypto-krypto, krypto-fiat i fiat-krypto, prawda? Więc te wszystkie rzeczy związane z 1 Million Exchange to Spectrum International, jak również 1 Million Pay to również Spectrum International. Tokenizacja będzie włączona do grupa 1 Million spółka ZOO. Giełda partnerska zostaje podmiotem zewnętrznym, a 1 Million Consulting to się okaże, bo platformy jeszcze nie ma i zastanawiamy się nad tym, czy będzie to w formie osobnej firmy, spółki celowej, czy jednak któraś z naszych istniejących już spółek, kolokwialnie mówiąc, się tym zajmie. I teraz klucz programu, słuchajcie, jest takie, że najważniejszą częścią ekosystemu 1 Million jest token Monix. Token Monix jest w samym centrum tego całego ekosystemu. Jest to token użyteczny, czyli taki, za który możemy coś otrzymywać, albo taki, za który możemy coś zrobić, czegoś dokonać w ekosystemie. I teraz przy 1 Million Shop na pewno przede wszystkim chcemy, żeby merchant, który sprzeda coś na 1 Million, załóżmy, że sprzeda rower i ma nam od tego zapłacić prowizję, tak jakby to zrobił na Amazonie czy na Allegro, to tą prowizję będzie zobowiązany uiścić w tokenie Monix, bo taki system płatności będziemy honorować. Czyli ja to zrobię tak, żeby się nie rozpisywać, że jest to jedna z użyteczności. Druga użyteczność na 1 Million Shop to wystawienie baneru reklamowego. Znowu reklamodawca czy dom mediowy, powiedzmy Lotto czy Coca-Coli, będzie musiał pójść na giełdę, kupić tokeny ode mnie czy od kogoś z Was i nimi zapłacić grupie 1 Million za wyświetlenie baneru na 1 Million Shop. Następna rzecz w 1 Million Shop, jak w każdym marketplace, jak Allegro czy Amazon, są oferty. Te oferty dla merchantów jest istotne, żeby one były jak najwyżej, jak najlepiej wypozycjonowane, jak najbardziej łatwe do znalezienia. Więc pozycjonowanie ofert na 1 Million Shop to również funkcjonalność tokena Monix. Tych funkcjonalności jest więcej, ale żebyście złapali clue, to pokazuję Wam to w oparciu o te kilka podstawowych. Idąc dalej, 1 Million Trading Systems to jest oprogramowanie do automatyzacji tradingu. Aktualnie miesięczny dostęp do tego oprogramowania kosztuje 15 tokenów Monix. Czyli mamy funkcjonalność następną. Trading, dlaczego jest potrzebny, no to wiele osób z nas wie. Jest to po to, żeby zautomatyzować, mówię automatyczny trading, żeby zautomatyzować za nas pewne ruchy, żebyśmy nie cierpieli tych wszystkich emocji związanych z wahaniami kursu, no i żebyśmy mogli się wyspać, bo wtedy bot za nas handluje i za tą funkcjonalność zapłacimy tokenami Monix. Na 1 Million Partners również znajdują się funkcjonalności dla tokena Monix, o których przeczytacie szerzej w naszym white paper. Tak więc w 1 Million Partners token Monix również znajduje swoje zastosowanie. Jest ich kilka, dlatego polecam zajrzeć do naszego white paper, do punktu, kiedy w ekosystemie mówimy o platformie Partners i poczytać o tych właśnie funkcjonalnościach. Dalej 1 Million Software House, no to cóż by innego jak opłaty za wykonywanie usług programistycznych za tokeny Monix właśnie, czyli następna funkcjonalność poważna dla Monixa.
One Million Tokenize znowu, żeby wyprodukować sobie token, trzeba będzie opłatę uiścić w tokenie Monix. W ten sposób mamy tutaj kolejną użyteczność tokenu Monix. One Million Pay, jak również giełda partnerska oraz One Million Exchange, to wszystko razem obniżone fee za Monix. W taki prosty sposób chciałem Wam to pokazać. Po prostu, jeżeli płacimy tokenem Monix, to mamy znacznie niższe fee. Podobnie jak chociażby z tokenem BNB na Binance. I ostatecznie One Million Consulting, tutaj dwie rzeczy, bo opłaty za porady prawno-podatkowe w tokenie Monix oraz, co bardzo ciekawe i moim zdaniem bardzo ważne, billing transakcji w ekosystemie One Million dostępny za tokeny Monix. Czyli jak wchodzimy, mamy w kieszeni trochę fiatów, mamy funty, dolary, euro, przechodzimy przez One Million Exchange, przez Kantor Online i zamieniamy sobie te nasze fiaty do krypto, otrzymujemy powiedzmy bitcoina, z tym bitcoinem robimy to, co większość z nas z bitcoinem robi, czyli idzie z nim na giełdę i handluje, więc idziemy do giełdy partnerskiej i na tej giełdzie sobie tym bitcoinem handlujemy. Dodatkowo ten handel wspomagać może One Million Trading Systems, czyli bot do automatyzacji tradingu, żebyśmy nie musieli za dużo się przy tym tradingu, mówiąc kolokwialnie, spocić. Teraz jeśli bot na giełdzie partnerskiej wytraduje nam te nasze bitcoiny, czyli zarobiliśmy, mówiąc wprost, no to z tych zysków, żeby je zmaterializować, że tak powiem, żeby nie było one wirtualnym zyskiem na giełdzie, możemy od razu kupić na przykład kłada, motocykl, słuchawki, w zależności od tego, jaki ten zysk jest. Możemy kupić na One Million Shop bezpośrednio za krypto. Co ciekawe, nie zapłacimy w ogóle prowizji za przewalutowanie, czyli kupujesz kryptowalutą i płacisz tyle, ile ten przedmiot kosztuje. Ceny są aktualizowane co 5 sekund w odniesieniu do wartości wszystkich 8 dostępnych na One Million Shop kryptowalut, więc mamy pewność, że klikając Enter, robiąc ten przelew krypto, płacimy za produkt tyle, ile w tym momencie on w odniesieniu do danej kryptowaluty jest wart. Więc część wydaliśmy na One Million Shop. No i teraz takich transakcji, takich ruchów robimy dziesiątki, setki, niektórzy tysiące, a jak bot nam w tym pomaga, to idzie w wiele tysięcy. I One Million Consulting z funkcjonalnością, która nazywa się billing transakcji w ekosystemie One Million dostępną za Monix, da nam po prostu na koniec roku wydruk, ile my włożyliśmy fiatów, ile krypto na tym zarobiliśmy i ile w takim razie powinniśmy zapłacić podatku. Więc jest to rzecz, która bardzo mocno ułatwia nam życie. I na tym chciałem tą prezentację krótką zakończyć. Jej rozwinięcie stuprocentowe znajdziecie w white paper, a my może po prostu wróćmy do rozmowy. No, jesteśmy już po obejrzeniu bardzo ładnej prezentacji wizualnej. Oczywiście więcej szczegółów. Bardzo dobrze zrobiłeś prezentację, bo nie jest ona nudząca, bo opisywanie w jakichś najdrobniejszych szczegółach może ludzi zanudzić. A tak naprawdę przedstawiłeś ten creme de la creme, to co jest najważniejsze w tym całym ekosystemie. No i to co jest, to co do mnie od razu trafia praktycznie w każdym, na każdym kroku, w każdym z tych biznesów, które omówiłeś, w każdym z tych elementów tego pierścienia jest używany ten token Monix. To nie jest tak, że tworzycie sobie jakiś token, który tak de facto nie ma żadnej użyteczności, do niczego nie jest potrzebny, poza tym, żeby zebrać pieniądze. To się zgadza. Czyli chcemy w ten sposób napędzić popyt. Mamy narzędzia, o tym też nawiązywałem przed chwilą do tego, że rozwinięcie każdej z tych platform i wielu funkcjonalności znajdziecie w naszym white paper. I to, o czym chcę powiedzieć, to
jest zaplanowana konkretna ekonomia tokena, nazywana przez niektórych tokenomiką, gdzie mamy konkretny plan, konkretne pomysły, jak zwiększać popyt na token poprzez użyteczności na poszczególnych platformach, jak również zmniejszać podaż, bo przez mrożenie naszych tokenów jego posiadacz będzie mógł osiągnąć dodatkowe benefity. Więc z jednej strony, poza tym, że mamy od razu ograniczoną ilość 34 milionów sztuk tokena Monix i nie będzie nigdy ani jednego tokena więcej, dodatkowo zwiększamy na niego popyt i zmniejszamy podaż, więc naszym zdaniem cena musi zareagować. No tak, to jest typowy stock to flow, tak? Popyt, podaż, ten stosunek, jak jest duży popyt, podaż jest stała lub podaż maleje, to wiadomo, to jest normalna sprawa. Ale ja mam parę jeszcze pytań o sam ekosystem. Zaczynając od sklepu, rozumiem, że w sklepie można płacić tylko i wyłącznie kryptowalutami. Nie można nic kupić za fiaty. Tak. Fiatom mówimy serdeczne niestety, ale może innym razem. To jest bardzo ważna sprawa z racji tego, że to jest konkretne zastosowanie dla kryptowalut. Bo do tej pory, tak jak taki laik pyta kogoś, a ty możesz w ogóle zrobić z tymi coś kryptowalutami? To takie, no a co te twoje bitcoiny? Moi rodzice takie pytania mi zadawali. No musiałem im zrobić prezentację, jak się wypłaca w bankomacie pieniądze fiatowskie, bo do nich to dociera, tak te banknoty, z tych magicznych kryptowalut, ale tu jest sklep, gdzie mogę pokazać człowiekowi, proszę, ja biorę swoje bitcoiny i ja sobie mogę kupić samochód. Tak. I co ciekawe, taka transakcja, kiedy jeszcze współpracowaliśmy wcześniej z Kangum Exchange i ich bramką płatności TPG, czyli Token Payment Gateway, wtedy zrobiliśmy sprzedaż Porsche 911 za bitcoiny. Równowartość sprzedaży sięgała blisko 700 tysięcy złotych i klient zapłacił przez 1 Million Shop za pośrednictwem tego TPG z Kangi bitcoinem, a odebrał sobie Porsche 911, więc to była taka jak do tej pory najbardziej spektakularna sprzedaż, a cały czas mają miejsce sprzedaże mniejsze, gdzie różnego rodzaju produkty, usługi ludzie kupują. Ja na przykład ostatnio kupiłem drona na 1 Million Shop, bo zainteresowałem się dronami. No i oczywiście jak już się czymś interesuje, coś chcę kupić, to co robię? Dzwonię do sklepu, który sprzedaje drony. Akurat tu mogę pozdrowić Megadron i zaproponowałem, żeby zaimportowali swój asortyment na 1 Million Shop, bo ja chcę kupić drona konkretnego za kilka ładnych tysięcy, profesjonalnego, natomiast no ja mam bitcoiny, no i fajnie jakbym mógł nimi zapłacić. Oni się zgodzili i zobaczcie na 1 Million Shop, ten sklep wystawił 500 swoich produktów, no bo 1 Million Shop współpracuje z wtyczkami, przede wszystkim WooCommerce, ale też kilka innych, można zaimportować przysłowiowym jednym kliknięciem wszystko, co ma się na Allegro do 1 Million Shop, bo z tą wtyczką też współpracujemy. Więc no, ku mojemu zdziwieniu nagle 500 rzeczy, drony, akcesoria, kamery na 1 Million Shop i to wszystko dostępne za krypto. Więc tak to działa. Ale żeby używać platformy waszej, merchant, musi wam jakieś prowizje płacić, rozumiem, tak? Owszem, tak. Natomiast na ten moment, ze względu na to, że my chcemy tą naszą galerię handlową, którą jest 1 Million Shop, zapełnić, bo no dziś dowiadujecie się 1 Million Shop z naszej rozmowy. Nie ma jeszcze mocnego marketingu, który ma skierować duży trafik do 1 Million Shop, bo to jest trochę tak, jakbyśmy otwarli 100-piętrową galerię handlową, w której mamy zatowarowane 8 albo 10 pięter. Mhm. I my chcemy, żeby no, dużym nakładem finansowym na kampanię reklamową, który położymy, ten trafik jednak no, 3 razy P, czyli on nas polubił, polecił i chciał powracać. Bardzo ważna sprawa. Więc chcemy, żeby najpierw, i teraz sorry, że taka obszerna dygresja, ale nie pobieramy na ten moment opłat, czyli jeżeli zaimportujesz swoją ofertę produktów czy usług do 1 Million Shop i sprzedasz, to nie płacisz nam prowizji. Te prowizje będą, ale w najbliższym czasie. To jest mechanizm naczyń połączonych.
najpierw dajecie, przyciągacie merchantów, dając im zerowe prowizje, żeby przyciągnąć klientów, pokazać klientom, mamy tylu i tylu sprzedających. Tak. Jak już będziecie mieli klientów, to merchanci sami będą przychodzić, tak, i wtedy będą musieli zapłacić, proszę, mamy tyle i tyle klientów, korzystają z naszej platformy, teraz poproszę uiścić prowizję, ale ja tak będę skakał po tematach, bo trzeba mieć świadomość, że w Polsce kupując za kryptowaluty płaci się podatek i od razu przechodzimy sobie do One Million Consulting, mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłem, czyli tak, obsługa podatkowa. Tak. Trzeba zaznaczyć, że One Million Consulting jest platformą ekosystemu, która jest w naszych planach, jest w naszym white paper. Niemniej nie jest to jeszcze miejsce, do którego się zalogujecie i wygenerujecie sobie billing transakcji w ekosystemie, to przed nami. Natomiast takie jest założenie, że każdy użytkownik ekosystemu będzie mógł do One Million Consulting zapukać i za tokeny Monix odebrać billing transakcji w ekosystemie na koniec roku, żeby się rozliczyć. To jest bardzo ważna sprawa. Bardzo wiele osób pyta właśnie o te różnego rodzaju kwestie podatkowe. Myślę, że o botach tak, powiedziałeś już to, co jest najważniejsze, że czy automatyczny system tradingowy to jest coś dla zaawansowanych użytkowników. Osoba, która wczoraj dowiedziała się, czym jest Bitcoin i nie rozróżnia stop lossa od take profitu. Od take profitu, tak. To może nie powinna dotykać. Ja niestety widzę takie osoby w świecie krypto, które wchodzą na rynek krypto. Dzisiaj założyły sobie konto przykładowo na BitBayu. Mhm. Jutro szukają już, jak można potradować na Uniswapie, a pojutrze już chciałyby grać z dźwignią. Więc to jest problem. Ja bardzo studzę te, bo ja rozumiem, że osoby są bardzo chętne, ale wspomniałeś też o jednej rzeczy, którą tu w kontekście chcę przytoczyć. To jest parę procent, to co powiedziałeś, parę procent w skali miesiąca, więc ktoś musi, jeżeli ktoś chce z tego żyć, to tam trzeba włożyć konkretny kapitał. Bot to nie jest coś, co ci będzie 50, 100, 1000 procent. Oczywiście może, tak, nie ma takiej możliwości, ale nie ma co się ustawiać, że to będzie od razu wolność finansowa, wpłacając 1000 zł na giełdę. Mhm. To się zgadza. Niemniej dla osób, które dopiero swoją przygodę z krypto zaczynają, przewidujemy drugą część rozwiązania na bocie. Będzie to copy trading, czyli tam będzie możliwość po prostu, tak jak na teraz jednej z bardzo popularnych reklam, po prostu pyk copy trading i wtedy znowu za tokeny Monix będzie można kopiować ruchy poszczególnych traderów, gdzie będziemy prowadzić ranking, który trader w jakim okresie czasu, jaką miał rentowność, zysk z inwestycji, jaki poziom ryzyka, no te rzeczy tak, przed nami. To też jest nawet tak, ja robiłem o tym film, też ja ci wejdę w słowo, nawet śmiało. Jedna z giełd ma tak zwany covesting, czyli są strategie, zapisujemy się do danego tradera, mhm, on dostaje część kasy naszej, ale my możemy zobaczyć, jaki on ma sukces, ile zarobił, kiedy, jakie były ruchy, jak wygląda jego historia, portfolio i tak dalej. I co najważniejsze, w tamtym przypadku było, że on musi mieć zainwestowaną swoją kasę, czyli na zasadzie takiej, że nie tylko wy wpłaćcie, ja będę obracał. Nie, tak. Duża część musi być jego pieniędzy. My też o tym myślimy i to jest jakby żywcem wyrwane z rynku Forex, gdzie tak, mamy coś takiego jak PAM, P-A-M-M, co rozwijając oznacza percentage allocation money module, nie, percentage allocation management module, coś takiego. W każdym razie jest to dokładnie ta zasada, że ten menadżer tego tradingu, on musi swój kapitał i to, jak się nie mylę, większość kapitału tak, jest jego, a my dorzucamy się do tych powiedzmy 40%, które brakuje do setki. I on przede wszystkim, że tak powiem, jedzie swoim samochodem, zgadza się, w te poślizgi wchodzi i o swoją blacharkę się martwi. Tak, nie? Bo to działa na zasadzie takiej, że on ma ruchy, które na swoim kapitale robi, jeżeli ludzie widzą, że on jemu się to udaje, on cały czas gra na swoim, to dodatkowo oni kopiując płacą mu, można powiedzieć, taką prowizję, tak? Ale cały czas on musi grać na swoim kapitale, to nie jest tak, że jeden strzał i wszystko pięknie i teraz wpłacajcie kasę, ja już swoim nie będę ruszał, jak się nie uda, to przede wszystkim on ryzykuje swój kapitał, a my się pod niego podłączamy. No, jest to bardzo logiczne, nie? Oczywiście. Przechodząc dalej, program partnerski. Zasadniczo na tym, że będziecie polecać One Million, można sobie po prostu dodatkowo zarobić, tak? Tak, tutaj
No są dwie rzeczy. Pierwsza to One Million Shop, druga to Token Monix, czyli z jednej strony można polecić nam sklep rowerowy, sklep RTV, sklep AGD, whatever, nie? Jak to się mówi, sky is the limit, bo chcemy, żeby na One Million Shop było wszystko, żeby był takim Amazonem w świecie kryptowalut. I tutaj zaznaczę, jeżeli wpiszecie w Google Amazon w świecie kryptowalut, to prawdopodobnie znajdziecie artykuł na temat One Million, który jest właśnie tak zatytułowany, na Forbes.pl, bo już tych artykułów trochę było, robi się o nas powoli głośno i Forbes, i Business Insider, i Daily Web, i Bitcoin.pl, te wszystkie portale o nas już pisały. Natomiast wracając do wątku, jak chodzi o program partnerski, można polecić nam sklep i czerpać jakąś część z obrotu, który ten sklep na One Million Shop robi. Drugą rzeczą jest polecenie, afiliacja, jak chodzi o token Monix. No można mieć swoje konto zarejestrowane na One Million Partners i chwilowo nie być osobą, która ma luźną gotówkę, ale chce się w tym uczestniczyć, więc można znajomemu takiego refa wysłać, on się z tego refa zarejestruje i kupi w tej samej cenie, co bezpośrednio od firmy, a jednak tobie da zarobić, nie? No to działa i przy giełdach, i przy różnych systemach alternatywnej bankowości. To jest po prostu dobre, nie? Nie wolno z tym przesadzać, bo wtedy można podpaść pod jakby dziwnie brzmiące nazwy przypominające trójkąt, ale to nie my. My, słuchajcie, mamy program partnerski, ale w takiej wersji zdrowej, czyli u nas nie ma czegoś takiego, że słuchaj, przyjdź, kup taki pakiet, my się podzielimy z twoimi prowizjami i możesz wtedy iść i polecać, nie? U nas jest tak, że po prostu prowadzimy biznes, mamy shop, mamy bota do automatyzacji tradingu, w planach następne platformy i można za 0 zł po prostu do nas dołączyć, ba, jeszcze dajemy wtedy airdrop w postaci 10 tokenów Monix, nie? Więc to my coś dajemy tak, na wstępie. Przede wszystkim token jest użytkowy, więc ma użyteczność. Nie, to nie jest tak, że kupno tokenów napędza ekosystem, jak się skończy kupno tokenów, to się kończy tak jak typowe ICO, które stały się właśnie piramidami. Lecąc dalej, macie własny software house, to jest ważna sprawa. Ja tu dwie rzeczy wrzucam, bo po pierwsze, nie jesteście zależni od jakichś tam zewnętrznych programistów, chcecie się rozwijać. Tak. I dzięki temu będziecie też oferować usługi tokenizacji. To jest też gorący temat na rynku. Zgadza się. No i tutaj znowu One Million Partners. Tak, taką dygresją powiem, że jak przeczytacie white paper, to większość osób mówi, że to jest genialnie poukładane, bo zobaczmy, robimy One Million Partners, teraz rejestrują się tam użytkownicy, inwestorzy, osoby polecające i operujemy tokenem Monix, ale już w zanadrzu mamy kolejny projekt, w który grupa One Million będzie zaangażowana, który będzie projektem, powiem na razie, bardzo ogólnie deweloperskim, bo nie chcę zapeszać, tutaj jesteśmy na ostatniej prostej. I ten projekt będzie miał swój token i ten token będzie mógł zostać zaimplementowany do programu partnerskiego, więc jeżeli teraz poleciłeś token Monix kilku osobom, to fajnie, bo jeżeli do naszego programu partnerskiego trafi nowy projekt grupy One Million, będziesz mógł te osoby od razu poinformować, automatycznie w zasadzie, więc tak to będzie działać. To nie jest tak, że mamy token Monix się sprzeda, my bierzemy kasę i zamykamy temat, nie? Tylko to jest początek tak naprawdę. Tak, dokładnie. Ja już wiem, o co chodzi, nie zdradzamy na razie tajemnicy, ale powiem tylko, że jest na grubo. Także kibicuję bardzo mocno. Kolejny temat One Million Pay, czyli procesor płatności. Tak. Procesor płatności, coraz bardziej modna rzecz.
Niebawem będziemy mówić, że aktualnie dla firm, które działają w rynku kryptowalut, w dobrym tonie jest posiadać własny procesor płatności. Zgadza się to. Trochę to idzie w tym kierunku. I dobrze, bo uważam, że im więcej firm coś robi, tym większe uzasadnienie słuszności tych zabiegów biznesowych na rynku. Kiedyś, mam taką anegdotę, mieszkałem w Holandii, wynajmowałem mieszkanie od pewnego Żyda. Zastanawiałem się zawsze, jaki mieć biznes, bo ja chciałem zawsze wystawiać swoje faktury. I pytam się go, bo to Żyd, nie? I ma mieszkania w Amsterdamie i w ogóle. I mówię mu, co otworzyć, nie? On mówi, no to zastanów się może na początek w ten sposób. No, co byś otwarł w miejscowości, do której się wprowadzasz, no i się zastanawiasz, jaki tam biznes otworzyć, a tam jest 100 szewców. Co tam, Adam, otworzysz? Ja mówię, no nie wiem, sklep z butami, nie? A on mówi, ja bym tam 101 szewca otwarł, bo to znaczy, że tam jest rynek, nie? Rozumiesz? No, nie, tak, więc nie głupie podejście. Każdy powiedział, że szewca by nie otwierał, a tutaj... A tu 101, bo jeśli 100 działa, to 101 też będzie działać, nie? Więc ja powiem wam, jak chodzi o konkurencyjne działania na rynku, to jest ostatnie, co mnie nastawia jakoś awersyjnie. Ja się cieszę, jak jest firma druga, która robi to samo, super. Szczególnie, że no raczej na kanale Majka są osoby świadome, jak ten rynek rośnie. Nie? Za mojej kadencji w 1 Million, gdzie ja przyszedłem w lipcu 2019 i kapitalizacja rynku była wtedy 250 miliardów dolarów, 260, to urosło o 750 miliardów dolarów. Jest ogromna pompa. Ludzie teraz w obawie o dewaluację swoich środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gdzie za chwilę zaczną za te lokaty, za dodatkowo płacić właściwie, no to uciekają z tym kapitałem i naprawdę pytają, no mam tyle, co z tym zrobić, nie? A widzą, że krypto jest fajne, bo się nie da dodrukować, czyli to, co najbardziej nas zniechęca i zniesmacza w tym całym systemie finansowym, jaki znamy, to ten dodruk pieniądza, nie? Gdzie my nasze ciężko zarobione pieniądze za moment traktujemy jako coś, co jest mniej warte, no bo ich jest więcej na rynku. Dlatego to, że Bitcoin i Monix i inne kryptowaluty czy tokeny są no, niedodrukowywalne, mówię o tych, które jest ich tyle i koniec, ten total supply, no to jest to, co ciągnie ludzi, nie? I blockchain załatwia sprawę zaufania. Jeżeli my mamy 34 miliony sztuk, ktoś od nas kupi 1000 sztuk, to on jest właścicielem tego 1000 sztuk, a my już tego nie mamy, nie? To nie jest tak, że robimy, powiedzmy, zdjęcie, wysyłamy to zdjęcie komuś, on ma to zdjęcie, my je mamy dalej, nie? Tak, po blockchainie, jak to przejdzie, to ja już tego nie mam, a ty to masz, nie? Zgadza się, to jest ważna sprawa, ta stała ilość, której nie można dodrukować. Przechodząc jeszcze dalej, jeszcze dwie rzeczy, o których nie mówiłem, czyli 1 Million Exchange, czyli po prostu kantor, w którym będzie można, chodzi o Monixy, czy coś szerzej planujecie? Właściwie to przede wszystkim inne kryptowaluty, bo potrzebne do działania w ekosystemie mogą być, będą bitcoiny, będą trony, będą dasze, liski i wszystkie z Coin Market Cap, co tylko kto będzie chciał. Ale żeby je nabyć, no to trzeba wymienić swoje ciężko zarobione fiaty na krypto. No i po to będzie 1 Million Exchange, po to będzie właśnie Kantor. Żeby wejść, to będzie takie wejście osoby z zewnątrz, która jeszcze kryptowalut nie ma, do naszego ekosystemu. Bo tokeny Monix zawsze będzie można kupić na giełdach. Docelowo o tym będziemy mówić. Myślę, pod koniec naszego spotkania chcemy wyjść na giełdy, chcemy już się pokazywać światu, więc token Monix będzie dostępny po prostu na giełdach. Tak, właśnie to jest kolejna rzecz, ale to za chwilę jeszcze jedna rzecz, czyli giełda partnerska. O tym też wspomniałeś, czyli taka giełda, główna giełda, z którą będziecie współpracować? Nie. Tak, zdecydowanie chcemy zaprzyjaźnić się z giełdą, na którą można liczyć, którą znamy od podszewki. I będzie to giełda, która w naszym ekosystemie, użytkownikom naszego ekosystemu, za tokeny Monix będzie te fee odrobinę obniżać albo konkretnie obniżać. Więc
No, tym torem chcemy iść. Kiedyś jeszcze rozważaliśmy, czy nie zrobić własnej giełdy, ale mamy tak dużo platform na głowie i tyle do zrobienia, że naprawdę na tym etapie i następnych latach wolelibyśmy, żeby to było mocne, konkretne partnerstwo z jedną giełdą, która będzie namaszczona przez ekosystem One Million jako nasz partner strategiczny i za taką giełdą się rozglądamy, jak również za tymi, na których będziemy listować token. To jest ważna sprawa, ekosystem bardzo fajnie, bardzo mądrze zaplanowany, to muszę jasno powiedzieć. No i teraz jeszcze jedna rzecz, której w dzisiejszej rozmowie nam brakuje, a mianowicie token Monix, który jest sercem całego tego, paliwem całego systemu. Zapomnielibyśmy. Tak, byśmy zapomnieli, dokładnie. Najważniejsza sprawa, token działa na sieci Tron, to trzeba jasno powiedzieć. To nie jest Ethereum ze całymi kolosalnymi opłatami transakcyjnymi. To się zgadza i tutaj szacun dla założycieli One Million, że już te kilka lat temu, kiedy Europa była sercem i rozumem za Ethereum i wszystkie tokeny to ERC, oni jednak ze względu na błyskawiczny przesył jednostek, ze względu na bardzo niskie opłaty, i ze względu na to, że nasi programiści dobrze czują się, że tak powiem, w tronie, wybrali tą właśnie kryptowalutę, ten blockchain i tak, nasz token Monix jest tokenem na blockchainie sieci Tron. Zgadza się. Na blockchainie sieci Tron wiadomo, że Tron, figurowa postać tutaj, to jest Justin Sun. Zgadza się. Z tego co wiem, to szykujecie małą rzecz. Nie wiem, na ile możemy powiedzieć odnośnie Trona. Powiedzieć możemy, pokazać jeszcze nie. Ale tak, chcemy się przedstawić tutaj samemu Justinowi Sun, czyli założycielowi sieci Tron, jako firma, która od początku jest oparta o blockchain sieci Tron, która na wszystkich platformach Trona bardzo mocno uwzględnia. A wiemy, że Tron Foundation jest taką instytucją, która jeżeli doceni potencjał jakiegoś projektu, to jest w stanie go bardzo mocno dofinansować, mówiąc wprost. I na takie coś liczymy. Jesteśmy jednym z niewielu węzłów, nodów Trona w Polsce, gdzie musimy jako firma, która na blockchainie Trona funkcjonuje, takiego noda posiadać. Jak patrzyłem ostatnio na mapę, to tych miejsc jest kilka, więc to jest bardzo ciekawe i myślę, że jak sam Justin na to popatrzy, to też będziemy tutaj wyglądali dość wyjątkowo, w skali Europy nawet. No i tak, już powstało nagranie, już powstał profesjonalny, krótki film wideo, tworzymy landing page, więc spodziewamy się, że lada chwila będziemy już mogli taką naszą wizytówkę, powitanie do sieci Tron wysłać, żeby zwrócili na nas uwagę i ewentualnie nas dodatkowo wsparli. Tak, widziałem, bardzo profesjonalnie wykonane. Pytanie, czy planujecie to opublikować? Prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Jest to nagranie stworzone stricte do tego celu. Może po czasie, jeżeli to zadziała, jeżeli efekt będzie taki, jak zakładamy, czyli Tron się z nami skontaktuje, zaprosi, będzie wspierał, to pewnie pochwalimy się tym narzędziem wideo, które stworzyliśmy i dzięki któremu dostaliśmy się tam. Myślę, że byłby to dobry pomysł pod kątem kolejnych projektów, które chciałyby, jak wam się to udało, taka droga do sukcesu. Myślę, że na stronie mogłoby być w jakiejś tam sekcji to zakładając, a myślę, że jest duża szansa na to, że ta fundacja Trona was wesprze, żeby pokazać się. Tak, to dzięki temu, żeśmy i naszej oczywiście pomysłowi, bo to sam film nie tylko robi roboty, bo film trzeba mieć o czym zrobić, to oczywiście jak najbardziej. Jest to zrobione w sposób szczególny, ciekawy, a zarazem prosty. Ale myślę, że jest super. Zgadza się. Właściwie chyba wszystko, jeśli chodzi po obejrzeniu tego odcinka, myślę, że każdy użytkownik ma jasno przedstawione, jaki jest wasz cel, co planujecie zrobić, co już jest gotowe, co jest w planach. Przede wszystkim token to nie jest
narzędzie do zbiórki, ale użytkowy token, czyli można go będzie używać. Nabycie tokena niesie za sobą konkretne korzyści. I tak myślę, takie może jakieś słowo końcowe z Twojej strony. No na pewno zabrzmi pragmatycznie, ale po tym jak zainwestowaliśmy swój kapitał, ten wytradowany na krypto, ten zarobiony ze sprzedaży spółki, rozwijamy się od ponad roku z pieniędzy pozyskanych już z tokena, czyli inwestorzy, których mamy już no takich mocnych pozycji, mocnych portfeli, to jest grubo ponad 200. Gdzieś tam przy portfelu numer 500, patrząc na token holders, na trąskanie, wciąż są jeszcze jakieś ciekawe ilości tokenów. Adresów w sumie około 1300, które mają jakikolwiek balans. Natomiast faktycznie no już spora część inwestorów spowodowała, że teraz mamy to, co mamy, że jak wejdziemy na onemillion.com, to zobaczymy ten pierścień, że jak klikniemy w model, to będziemy mogli ten pierścień przejąć, że tak powiem. To bardzo polecam Wam spróbować, pobawić się tym, bo jest to wykonane w 3D, jest to wykonane w wektorach. Już jakiś konkurs wygraliśmy tą stroną, a to dopiero jej pierwsza wersja, już szykujemy nową, tu też Majkowi pokazywałem, jak to będzie wyglądać, kiedy w tym ringu, w tym mieście pojawi się już życie, ruch, kilka atrakcji. Niemniej ten największy wiatr w żagle, to co cały czas robimy, żeby jak najlepiej przedstawić się światu na debiucie, żeby po debiucie tokena Monix, który planujemy na zakończenie tego kwartału, może początek następnego kwartału, trzeba to zrobić no, nie jak najszybciej, tylko jak najmądrzej, to dzięki temu, że token Monix cały czas sprzedajemy i są różne zakupy, są po 1000, po 10 tysięcy i po 100 tysięcy złotych, więc najróżniejsi inwestorzy się interesują nami. Mamy kilka firm dużych, znanych wszystkim firm, które w nas inwestują, jednakże wolałbym te nazwy zachować dla siebie, natomiast no, już bardzo dużo biznesmenów, firm doceniło projekt One Million, no i jakąś część naszych tokenów posiada, więc ja zachęcam do zakładania kont na One Million Partners, przechodzenia naszego KYC, bawcie się dobrze, staraliśmy się, jest to zrobione profesjonalnie, zaznaczę, że nasze KYC to nasze autorskie narzędzie napisane przez nasz software house, więc id.onemillion.com To nasze rozwiązanie KYC, więc tutaj można zakładać konta i po założeniu konta, po zweryfikowaniu konta wchodzimy w tokeny i po prostu jakąkolwiek ilość, minimum to jeden token, więc można śmiało spróbować, ale też zainwestować konkretnie, no bo liczymy na to, to jest oczywiście nasze prywatne zdanie, nasze założenia, to nie jest porada inwestycyjna, nikt nie jest w stanie przewidzieć, co oczywiście po wyjściu na giełdę z kursem naszego tokena się wydarzy, ale ja śmiem twierdzić, że po tym jak piszą o nas takie tytuły jak Forbes, jak Business Insider, jak Bitcoin.pl, Mike o nas opowiada, robi się coraz głośniej, ale jest jeszcze na tyle cicho, że można w bardzo dobrej cenie te tokeny nabyć, bo teraz to jest $22, czyli jakieś 4,50 zł za sztukę i będziemy debiutować, takie są nasze założenia, za $52 i wtedy mamy nadzieję, że ludzie z całego świata na te pierwsze giełdy, na których się pojawimy, logując się, sprawdzając nasz ekosystem, bawiąc się funkcjonalnościami poszczególnych platform, no zrozumieją, że w tym jest potencjał, że to może być światowy fenomen i jakąś część tokenów kupią, więc od momentu wejścia na giełdę, no ja się spodziewam dużych wzrostów, tego nam życzcie, bo to naprawdę będzie bardzo ważne. Więc podsumowanie jest takie, że teraz jesteśmy w momencie, gdzie po mocnych 4 latach pracy, wielu milionach inwestycji, bo jak liczyliśmy ostatnio, no to już około 7-8 milionów zainwestowane zostało w cały projekt, więc to nie jest rzecz, która jest na papierze i koniec.
Wychodzimy na świat, spotykamy się tutaj, omawiamy różne giełdy, kontaktujemy się z firmami, które listing ułatwiają na większej ilości giełd, analizujemy giełdy, więc no, w najbliższych miesiącach pierwsze giełdy zaczną nas, mam nadzieję, listować i wtedy już no, myślę, że ceny, o których rozmawiamy dzisiaj, typu $1.22, od 1 marca zmieniamy tą cenę na $1.37, potem na debiucie $1.52. No będą to już ceny, które będziemy wspominać z sentymentem, że pamiętacie, kiedyś można było za dolar tam 20-30 wejść w Monix, nie? Bo planujemy naprawdę, naprawdę konkretne poziomy. Oczywiście, ja też uważam, przede wszystkim macie produkt. To jest najważniejsze w świecie krypto. W świecie krypto niestety, ale większość projektów nie ma żadnego produktu. To jest jakiś pomysł, to jest coś w trakcie realizacji, a tu jest ekosystem, który już ma swoje elementy, a dodatkowo ma oczywiście plany, jak się rozwijać i przede wszystkim to, co ja powtarzam jeszcze raz, token Monix, token użytkowy, który można używać w wielu miejscach. Adamie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten wywiad. Mam nadzieję, że każdy, który obejrzał, każdy widz tutaj oczywiście zrozumiał, o co chodzi. A jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście możecie pisać w komentarzu pod filmem, możecie zadawać. Myślę, że zespół będzie odzywał się, odpowiadał, albo by kontaktować się bezpośrednio z zespołem, tak? To też. Tak, jak też najbardziej. Zachęcam do kontaktu, zachęcam do zajrzenia na stronę onemillion.com. Tam też macie do pobrania white paper, który koordynowałem jego powstanie, więc staraliśmy się, żeby było to napisane naprawdę w sposób bardzo zrozumiały. Dowiecie się tam o ciekawych rzeczach, o wielu rzeczach, o których tu nie mówiliśmy, bo ze względu na czas. Tak więc zachęcam do tego, żeby z white paperem się zapoznać, kontaktować się z nami, no inwestować w token Monix, bo jest to na ten moment moim zdaniem bardzo dobra opcja inwestycyjna. Jeszcze raz dzięki. Słuchajcie, linki oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem do white papera, także w razie pytań zadawajcie, a jeżeli Wam się podobało to ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, niech się zasięg zwiększa. Trzymajcie się i do następnego razu.